Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do was już z czwartym odcinkiem mojej serii TOP 10. Dzisiejszy odcinek będzie chyba moim ulubionym odcinkiem z racji, że będziemy rozmawiać o temacie, który ja najbardziej lubię, czyli o podróżowaniu. Powiem wam, że ja podróżuję od dziecka i tyle ile ja podróży jakichś przebyłam, to tak ciężko było mi się ograniczyć do tych 10. Ja o wielu tutaj nie wspomnę, po prostu jest tak, było mi tak przykro, jak ja musiałam po prostu każdą podróż odrywać, żeby wybrać tą top 10, ale wybrałam ją. Najczęściej są to te nowsze jednak przygody, no bo je pamiętam po prostu najlepiej, dlatego te nowsze po prostu podróże pamiętam je najlepiej, dlatego właśnie one będą tutaj i będzie ich tylko 10. Jest mi z tego bardzo przykro, ale jeżeli będziecie chcieli kiedyś więcej odcinków o moim podróżowaniu, to zrobię oczywiście więcej takich. No i co, jeżeli ta seria wam się podoba, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, a ja już nie przedłużam, bo pewnie później się tak rozgadam, że będę miała 2 godziny materiału. Tak jak w każdym moim odcinku TOP 10, nie jest to posegregowane kolejnością, czyli w sumie tak jak powinno być. Powinno być tak, że na 10 miejscu jest ta z tych najlepszych najgorsza, a na 1 z tych najlepszych najlepsza. Jednak tutaj po prostu ja wszystkie podróże lubię, tak samo jak w poprzednich odcinkach jakieś wszystkie seriale, wszystkie, co ja tam jeszcze pokazywałam wam, jakieś tam rzeczy, które lubię, które nie lubię, to po prostu to nie jest posegregowane, bo to jest taka 10, już nie chciałam się bawić jeszcze w układanie tego, bo to by zajęło mi mega dużo czasu, a jednak jest to taka najlepsza 10, więc to nie jest poukładane jakoś jeszcze bardziej. Zaczynamy! A więc 10 miejsce zajmuje podróż do Singapuru i na 2 wyspy, Bali oraz Gili. Pamiętam, że wtedy byłam mała, bo to było w 2015 roku, czyli 5 lat temu, czyli miałam 12 lat około. Ja tą podróż pamiętam trochę jak przez mgłę, więcej kojarzę ze zdjęć niż z czegoś innego. No ale tutaj oczywiście w bokach wam się będą wyświetlać zdjęcia. Pamiętam, że było przepięknie. Ja Singapur ogólnie uwielbiam, roślinność. Państwo, to jest w ogóle piękne. Singapur, umówmy się, to jest dość bogate miasto. Mają wiele jakichś technologii, miasto jest ładnie zbudowane, roślinność, po prostu wszystko jest cieplutko. Także naprawdę Singapur jest przepiękny. Wyspa Bali również, po prostu typowo instagramowa, typowo jakaś taka fotogeniczna wyspa, na której można zrobić pełno pięknych foteczek. Pamiętam, że wtedy bardzo się cieszyłam z tej podróży, bardzo mi się podobało i właśnie z tego ją zapamiętałam, że po prostu było bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Taką ciekawostką jeszcze z tej podróży, że gdy wracaliśmy chyba z Gili na Bali, albo jechaliśmy z Bali na Gili, nie pamiętam jak to do końca było, ale po prostu między Bali a Gili był sztorm, ponieważ to się jedzie łódką, tylko tak tam można, takim raczej stateczkiem małym. I jak wracaliśmy, był sztorm i po prostu woda, jakby mieliśmy taki jakby patio na górze, że można było sobie siedzieć i tam sobie siedzieli ludzie, my jednak byliśmy w środku i pamiętam, była taka fala, że ona po prostu tych wszystkich ludzi zalała, ludzie weszli do środka, nam w ogóle okno wypadło. To był sztorm, pamiętam, że ja wtedy strasznie się bałam statkami. Co prawda nie mam jakiejś choroby morskiej, ale muszę przyznać, że jak bardzo buja na statku, to ja nie do końca to lubię. Nie mam choroby morskiej, jeszcze nigdy nie zwymiotowałam, albo nie było mi niedobrze na statku, ale po prostu nie lubię tego, nieprzyjemnie mi jest. Wolę takimi zdecydowanie większymi statkami niż takimi malutkimi łódkami. Nie boję się wody, ale jednak całe to bujanie jest dla mnie niezbyt takie przyjemne. No ale pamiętam, że i tak ta podróż mimo tej katastrofy była naprawdę fajna. Bardzo dobrze ją zapamiętałam. Też roślinność, byliśmy też w takim jakby takim zoo, gdzie są małpy, one wszędzie chodzą, jak widzicie tutaj gdzieś na zdjęciach, wyciągały mi jakieś rzeczy z nerki, to było trochę akurat przerażające, ale było bardzo fajnie, jakieś słówki, ptaki, naprawdę przepięknie. I wtedy też spełniło się jedno z takich moich mniejszych marzeń, bo po raz pierwszy na żywo zobaczyłam pandę. Ja bym w ogóle chciała kiedyś nakarmić, pogłaskać pandę. Panda to jest jedno też z moich ulubionych zwierząt. No ale nie wiem, czy to się jeszcze kiedyś spełni, zobaczymy. Mam nadzieję, będę do tego dążyć. Pandy są przecudowne. 9 miejsce zajmuje podróż do Japonii, która była w 2016 roku, czyli rok później. Tą podróż też nie pamiętam jakoś super dobrze, ale pamiętam, że w ogóle, kurde, ja się tak trochę dziwnie tam czułam, bo miałam wrażenie jakby, nie chcę tutaj nikogo obrażać ani sensu, ale miałam wrażenie jakby to były zupełnie inni ludzie. W sensie, naprawdę, że to jest, to my się różnimy totalnie. Europejczycy, a na przykład jacyś Azjaci, miałam wrażenie, że my się różnimy totalnie o 180... Muszę wyłączyć klimat. Sorry, ale mi się zimno zrobiło. Mam wrażenie, że my się po prostu różnimy o 180 stopni, że to jest zupełnie coś innego. Ja się tam nie czułam jakoś super komfortowo, ale jednak fajnie było zobaczyć tą kulturę. Byliśmy tam aż chyba miesiąc. Tak, byliśmy tam miesiąc. To jest mega długo, ale chcieliśmy zobaczyć jak najwięcej. No i oczywiście zobaczyliśmy Fushimiku, Kyotoshi, Shibu coś tam, Minato,
Byliśmy też na wyspie Guam. Kurde, powiem wam, że ja jakoś tak specjalnie nie znam Japonii, ja się tym wtedy tak nie interesowałam. Teraz jednak jak podróżuję, to zdecydowanie bardziej się interesuję tym, co widzę, bo chcę jednak jak najbardziej wszystko zapamiętać. Jak byłam młodsza, to jednak się na tym nie skupiałam, po prostu sobie oglądałam, patrzyłam. Było, bardziej mnie interesowało to, że mi jest tak gorąco, niż to, że mam jakieś ładne widoczki przed sobą. Teraz już troszkę bardziej to wszystko doceniam. No ale wiecie, jak się jest młodszym, to też jest co innego. Ale pamiętam, że ta podróż również mi się bardzo podobała. Kolejna podróż, czyli teraz ósme miejsce, to jest podróż do Dubaju. Ja w Dubaju byłam już 2 razy. Jak byłam pierwszym razem, pamiętam, że mi się podobało. Fajny jest Dubaj. Powiem wam, że Dubaj jest naprawdę fajnym miastem. Wiadomo, to jest miasto arabskie, niekoniecznie jakoś na Europejki tam się tak trochę dziwnie patrzy, ale ja Dubaj bardzo lubię, też się tam w sumie dobrze czuję, naprawdę jest tam przyjemnie, w sensie serio, jakoś dobrze się po prostu czuję w tym miejscu, jest cieplutko, jest przyjemnie i fajnie, po prostu tam jest fajnie, serio, polecam Dubaj, na przykład jeżeli ktoś chce w jakieś pierwsze miejsce dalsze pojechać, to Dubaj naprawdę fajna opcja. No i co, oczywiście Burj Khalifa, najwyższy budynek na świecie, piękne widoczki z niego, tutaj możecie sobie popatrzeć na zdjęciach, no nie no, Dubaj ma coś w sobie jednak, że jakoś mnie tak strasznie do siebie przyciąga. No i oczywiście też leciliśmy helikopterem nad tą taką palmą, to też było pięknie, Atlantis, czyli ten taki wielki jakby park wodny, też tam byliśmy, no i wszystko jest cudowne, także Dubaj jest w moim serduszku również. W 7. miejsce zajmuje podróż do Hiszpanii. I mimo to, że się może wydać, że takie bliskie, jakby bliski kraj jest w Europie i w ogóle blisko nas dość, także to chyba jest w ogóle najbliższe miejsce, które mam tutaj na tej swojej liście. A może nie? Dobra, zobaczymy później. No, ale jest jedno z takich bliższych i powiem wam, że Hiszpania jest przepiękna, cudowna, po prostu Hiszpania. Nie no, ogólnie kraj jest bomba. Ja tam byłam wtedy z koleżankami na zdrowie! Ja tam byłam wtedy z koleżankami na takim obozie i pamiętam z obozie Almatur, od razu jakby ktoś się pytał. I pamiętam, że było bardzo fajnie, również mi się podobało. Nie no, wiadomo, jak się jeździ z rodzicami, jak się jeździ z koleżankami, to są dwie róże i ta jest oczywiście fajna, ja się i dobrze czuję z rodzicami, i dobrze czuję ze znajomymi, ale wiadomo, jest to jednak różnica. No i to był mój pierwszy taki dalszy wyjazd z jakimiś znajomymi, bo tak to wcześniej jeździłam po Polsce, na jakieś morze, jeziora czy coś, ale taka większa podróż to była pierwszy raz, no i pamiętam, że bardzo mi się podobało. I jeszcze pamiętam, że byliśmy chyba w Port Aventura, tak to się chyba nazywa, no park rozrywki. Nie no, Hiszpania jest super. Serio, wszystkie te podróże są super. Kolejna podróż, która zajmuje 5. miejsce, to jest podróż, gdzie byliśmy w LA i na Polinezji Francuskiej, na wyspie Bora Bora, Morea i Tahiti. I pamiętam, że wszystkie 3 wyspy były piękne, w ogóle wtedy pojechaliśmy też do LA. No wiadomo, LA jest piękne, Boże, ja LA kocham, ale nie tak bardzo jak Miami. Nie, no powiem wam, że serio, wszystkie moje podróże są super, ja nie wiem, co ja wam tutaj mówić. Jeżeli liczyliście na to, że ja jakąś podróż zneguję, to nie w tej serii, nie tutaj. Mi się każda podróż podoba i serio, uwielbiam podróżować, także mnie to nigdy nie zniechęci. No ale naprawdę Tahiti, Morea i Bora Bora. Bora Bora w szczególności, ale wszystkie wyspy były piękne, ale Bora Bora to już w ogóle. Polinezja Francuska w ogóle cała jest przepiękna. Polecam bardzo serdecznie. Pamiętam też, że na każdej wyspie robiłam jakby z piasku taki napis Tahiti, Morea i Bora Bora. Bora Bora akurat nie zrobiłam i potem mi było przykro, że jednak nie zrobiłam. Miałabym super pamiątka, jak widzicie, miałam Tahiti i Morea. Pamiętam, Boże, też chyba widziałam wtedy najpiękniejszy zachód słońca chociaż nie, widziałam chyba ładniejszy w Miami, ale ten na Tahiti też był bardzo ładny. Pływaliśmy też z płaszczkami, chyba z rekinami też mieliśmy tam jakąś że można było sobie popływać. Nie, no było przepięknie, cała Polinezja Francuska jest cudowna, więc nie ma co tu mówić. Kolejne miejsce zajmuje podróż do Włoch, czyli kolejne bliskie miejsce, tak też myślałam, że mam jeszcze jedno takie. I jest to podróż do Włoch, tak jak powiedziałam. I słuchajcie, tą podróż też wspominam bardzo dobrze. Pamiętam, że wtedy były egzaminy gimnazjalne, no i ja akurat w tym roku nie pisałam i mieliśmy wolne 3 dni. I akurat też się zbliżał weekend, więc mieliśmy taki właśnie długi weekend. I pojechałam ja, moja babcia, moja ciocia i moja mama, pojechałyśmy na taki babski wyjazd do Włoch. I też było super, zjedziliśmy jakieś takie wszystkie miejsca. Nie no, ja wtedy z babcią i właśnie zawsze miałam dobry kontakt z jakąś moją rodziną, ale wtedy złapałyśmy taki mega super. Nie no, było naprawdę fajowo było. Bardzo polecam Włochy, też blisko, a bardzo, bardzo fajnie. Oczywiście zwiedziliśmy Muzeum Watykańskie, cały Watykan, Altar of the Fatherland. Dokładnie. Forum Romanum oczywiście. Oczywiście Fontanne di Trevi, czyli też mega bardzo popularny. No i Koloseum, jest, jak ja mogłam o tym zapomnieć. Koloseum oczywiście też było.
jakieś parki, Watykan, to już chyba mówiłam. No było przepięknie, serio. Ogólnie Włochy są takie, że tutaj co chwilę tak naprawdę, co krok spotykacie jakąś piękną rzecz, piękną do zwiedzenia. Watykan jest taki strasznie estetyczny, taki piękny. Mi się to tak myślę, że z taką bielą, z taką jasnością. Nie wiem jak to nazwać, ale serio, no jak patrzycie sobie na te zdjęcie, tutaj widać, że to wszystko jest takie estetyczne, piękne. Właśnie Włochy mi się kojarzą z takim pięknym. Kolejna podróż to oczywiście Malediwy. Malediwy skradły moje serduszko. Malediwy są cudowne. Jakbym miała wybrać, to w Miami i na Malediwach. Nie, no w ogóle wszystkie moje podróże są super. Ja tutaj gadam, że co ja tutaj będę wybierać. Serio, ja wszystkie podróże kocham. No wiadomo, mówi się o Malediwach, że to jest taka cudowna wyspa, także jeżeli jeszcze tam nie byliście, to pojedźcie, bo nie wiadomo jak długo one jeszcze będą. Lodowce się topią, woda się podnosi, a Malediwów już mało zostało, także jedźcie i nie zapomnijcie tego widoku, jaki tam jest. Zbierajcie sobie na ten wyjazd, bo jest naprawdę warto. Polecam bardzo serdecznie, piękne widoki. Tam ogólnie się jedzie, żeby leniuchować. Tam nie ma nic innego do roboty jak jedzenie, spanie, pływanie, opalanie. Nic więcej. Nic więcej tam nie zrobicie. No może jeszcze możecie sobie pojeździć na rowerze. I to tyle. Ale ogólnie to jest właśnie taka strefa leniuchowania. Kolejna podróż, również super, 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 to podróż na Seszele. Pamiętajcie, że ja o tych podróżach mówię strasznie treściwie tutaj, bo nie chcę, żeby ten filmik trwał godzinę. Po prostu opowiadam wam jak najszybciej o tym, żeby was też nie zanudzić. Pamiętajcie, że ta seria ma być taka krótka, 10-20 minutowe filmiki, żeby to najlepiej. Ale jeżeli będziecie chcieli, jeżeli takie coś wam się spodoba, to mogę później nakręcić filmik po prostu taki, jakby wiecie, że poświęcę cały filmik o jednym mieście i na przykład o jednym kraju. I potem mogłabym wstawiać taki filmik, załóżmy co miesiąc, jak będę opowiadać o każdej mojej podróży. Ja myślę, że to naprawdę byłoby coś fajnego, bo dużo osób jest zainteresowanych tymi moimi podróżami. No i co? Właśnie tak jak mówiłam, Seszele piękne. Jak wyobrażacie sobie Malediwy, takie niebieskie, po prostu niebieskie, granatowe, błękitne, to Seszele też są takie, ale jest więcej zieleni. Zieleń, jakieś morskie kolory, takie troszkę ciemniejsze, intensywne, tam jest właśnie taka bardziej roślinność. Seszele też piękne, pełno żółwi. Ja widziałam Seszele z takich jakby dwóch stron, z racji, że raz byliśmy w takim jakby wiecie, typowo turystycznym miejscu, gdzie po prostu jest taki ośrodek i nie widać nic, co jest poza. Oczywiście tam wszystko było pod turystów, pięknie, idealnie, a potem widzieliśmy, jak naprawdę wyglądają te Seszele i wciąż są piękne, piękne wyspy, Jezu, piękne plaże. Super jest. Seszele też super. Kolejna podróż to podróż do Australii na Nowy Rok. Ja mam wrażenie, że tych podróży mam za dużo. Zostały mi jeszcze ta i jeszcze dwie. Nie wiem, czy chyba za dużo ich jest, ale dobra, najwyżej zrobimy jakieś takie dodatki. Kolejna podróż to podróż do Australii. Pojechałam wtedy pierwszy raz na święta. I powiem wam, że mimo to, że ta podróż była super, ja Australię uwielbiam, jest w niej cudownie. Australia jest przepiękna, kangury w ogóle. I wtedy spełniłam też większe takie swoje marzenie, czyli po prostu trzymałam koalę na rączkach. To jest moje drugie ulubione zwierzę. Przeżyłam też chyba najlepszy nowy rok, z racji, że mieliśmy taki jakby bilet na taki statek i po prostu nad operą tą w Sydney było pełno fajerwerek, było różowo, niebiesko, zielono, całe niebo świeciło i wydawało się, jakby był normalnie dzień, było tak jasno. Serio, było przepięknie. Przedostatnie miejsce zajmuje Meksyk. Moja ostatnia podróż do Meksyku, chociaż wszystkie, byłam chyba trzy razy, tak, trzy razy byłam w Meksyku i wszystkie podróże wspominam bardzo dobrze, jeśli chodzi o Meksyk, ale jednak ta ostatnia była najlepsza. Byłam wtedy ja, mój tata, moja mama, mój brat i siostra, siostra mojego brata, dziewczyna mojego brata. I nie no, podróż była cudowna, klimat, ja się tutaj też tak jakoś dobrze czułam, to, że byliśmy w takim dużym gronie, bo ja jednak od jakiegoś czasu często podróżowałam sama z rodzicami, a tutaj nagle takie duże pięcioosobowe grono, to jednak fajnie sobie tak podróżować, dużo osób, wiadomo, z rodzicami też fajnie, ale jak jest większe grono, też super. Także podróż tutaj nam bardzo fajnie, nie byliśmy tam na długo, bo chyba na tydzień albo dwa tygodnie? Na dwa tygodnie byliśmy. No, ale również było superancko i Meksyk też jest bardzo fajny. Dużo różnych zwierząt, taka tropikalność, roślinność, to wszystko jest przepiękne. No i oczywiście ostatnie miejsce, kto by się spodziewał, że top 1 czy top 1 plus, nie wiem ile w końcu wzięłam tych podróży, czy było ich 10 czy ponad 10, ale pierwsze miejsce zajmuje niezmiennie Miami. Miami to jest miejsce, w którym ja się czuję najlepiej. Ja się chcę tam, kurde, przeprowadzić w przyszłości, serio. Ja się tam czuję najlepiej, nawet, kurde, nie wiem czy lepiej niż w Polsce,
bo jednak wiecie, w Polsce, zwłaszcza we Wrocławiu, we Wrocławiu to jest mój dom, ja mam serduszko do Wrocławia, ale jednak Miami to jest Miami i ja tam chyba byłam już, nie wiem, z 10 razy i ja się tam dalej dobrze czuję, ja się tam nigdy nie nudzę, mi tam jest przyjemnie, ja uwielbiam Miami, serio, ja tam będę mieszkać, mówię wam, ja tam kiedyś będę mieszkać. No i co, to już tyle z mojego tego filmiku. Dajcie znać, czy taki filmik wam się podobał, czy chcecie więcej związanych może z podróżami. Ja lubię o takich rzeczach gadać, także mogę nagrać jeszcze po prostu pierdyliard z takich filmików. A ja już wam dziękuję, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i widzimy się już jutro o godzinie 16:00.